wyprawę jechaliśmy w sumie rodzinnie, jechał mój syn i mąż. Także oprócz całej tej wyprawy i tego trudu poniesionego na wyprawie, trzeba było również zadbać o to, żeby mieli co zjeść i pić. Jest najpierw trochę lęku, trochę paniki, ale przychodzi potem moment taki opamiętania, refleksji i powrotu jak gdyby do wszystkiego, co się działo wcześniej, żeby problem rozwiązać. Treningi przygotowawcze wyglądały mniej więcej do 100 km, czasami nawet więcej. To dało mi siłę, motywację, żeby przejechać cały ten dystans. Rower akurat był bardzo dobrze przygotowany. Sam go sobie przeserwisowałem przed całą wyprawą. Byłem pewny na 100%, że nie będzie żadnej awarii, aczkolwiek wiadomo, przebitej dętki nigdy nie można przewidzieć. Po prostu na wyprawie przygotowawczej. Wiadomo, rowerzystów bolą różne części ciała, a mnie akurat na tej wyprawie bolała mufa. Mariusz, co ty na to? Mariusz, skomentuj to. Wiola, prosimy cię do wywiad, udzielić tutaj wywiadu. Ale ty musisz podejść. Jako kobieta ocenisz... Dzień dobry. O co chodzi? Ja już w ogóle po pierwszym wspólnej wyprawie byłam pod wielkim wrażeniem. No bo tak w ogóle to na wyprawie było wszystko fajnie, było super, ze wszystkim dawałam radę. Tylko największy problem był z tym moim rowerem, bo przed wyprawą dałam sobie zrobić przegląd i mi tam pozamieniali części na jakieś inne korby, na jakieś inne przełożenia, który sprawiał mi niesamowity problem w jeździe pod górkę, bo był mułowaty, ciężki, chodził jak słoń obładowany, dodatkowo jeszcze były te ciężkie sakwy. Ale muszę się pochwalić, że wszystkie górki pokonałam od początku do końca i z tego jestem zadowolona. Sudokrem jest moim przyjacielem z powodu odparzeń. Na wszelki wypadek zawsze używałem tego specyfiku, żeby się nigdy nie odparzyć.
uderzył w to, że zajechaliśmy tak daleko na rowerach, że po prostu można było tu spotkać owoce południa, pomarańcze. No nie spodziewali się tego, że po prostu człowiek może spełnić marzenia i może tak daleko zajechać na południe, gdzie rosną pomarańcze. Jak zobaczyli, uwierzyli. Pamiętam tak, no to był taki ciężki etap. Wyjechaliśmy z Medjugorje, kierowaliśmy się w kierunku Niksicza. Dokładnym miejscem docelowym była Trebinia. Wyjechaliśmy z Medjugorje, jakieś było 20-25 km. Wpadliśmy w taką potężną chmurę muszek, plaga muszek, która nas zbombardowała. Jadąc na czele, praktycznie wszystko łapałem na klatę i po przejechaniu tych 50 km na przystanku zatrzymaliśmy się i no, praktycznie stanowiłem takie monstrum pośmiewiska. Wszyscy się śmiali ze mnie, bo na pasjacie mi się ułożyło bardzo dużo muszek, które się rozbiły o moją klatę. Jest naprawdę wielka frajda, ale jeszcze większą frajdą jest jechanie w grupie z tak fajnymi ludźmi, no i w takim szczytnym celu jak Misja Maryja. Super jest, że byliśmy wspólnie i wspólnie radowaliśmy się spotkaniem w Medjugorje, bo to był nasz główny cel wyprawy. Niesamowite przeżycie. Bardzo chciałem podziękować wszystkim uczestnikom wyprawy.
Bardzo też chciałem podziękować wszystkim sponsorom, ludziom, którzy wierzyli w nas, że ta wyprawa się powiedzie. Ta wyprawa się nam powiodła, nam się po prostu udało. Pokonaliśmy masyw Biokowo, pokonaliśmy Bałkany i jestem zadowolony z całej ekipy, z całej tej grupy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim.